Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie, serca nasze przenikajcie. Rozpłyńcie się me źrenice, toczcie smutnych łez skrynice, toczcie smutnych łez skrynice. Słońce, gwiazdy omdlewają, żałobą się pokrywają, żałobą się pokrywają. Płaczą rzewnie aniołowie, a któż żałość ich wypowie, a któż żałość ich wypowie. Opoki się twarde krają, z grobów umarli powstają, z grobów umarli powstają. Cóż jest, pytam, co się dzieje? Wszystko stworzenie truchleje, wszystko stworzenie truchleje. Na ból męki Chrystusowej żal przejmuje bez wymowy, żal przejmuje bez wymowy. Uderz, Jezu, bez odwłoki w twarde serc naszych opoki, w twarde serc naszych opoki. Jezu mój, we krwi ran swoich obmyj duszę z grzechów moich, obmyj duszę z grzechów moich. Upał serca swego chłodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę. W tej ostatniej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi, jakie mu wyrządzano, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej życia poprawy, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, aby im litościwy Jezus krwią swoją świętą ogień zagasił. Prosimy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe w łasce Bożej
wytrwanie. Jezu mój kochany,
srogim krzyża ciężarem, na kalwaryjskiej drodze zmordowany. Jezu mój kochany, Jezu, do sromotnego drzewa przytępionymi gwoźdźmi przykowany. Jezu mój kochany, Jezu, jawnie pośród dwułotrów na drzewie hańby ukrzyżowany. Jezu mój kochany, Jezu, od stojących wokoło i przechodzących szyderczo wyśmiany. Jezu mój kochany, Jezu, bluźnierstwami od złego, współwiszącego łotra wyszydzany. Jezu mój kochany, Jezu, gorzką żółcią i octem, w wielkim pragnieniu swoim napawany. Jezu mój kochany, Jezu, w swej miłości niezmiernej, jeszcze po śmierci w uczniom przeorany. Jezu mój kochany, Jezu, od Józefa uczciwie i Nikodema w grobie pochowany. Jezu mój kochany, bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, dla nas zmęczony i krwią zbroczony, bądź uwielbiony, bądź wysławiony, Boże nieskończony. Już ci
serdecznie rozważam. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Bracia i siostry, rozważanie męki Pańskiej jest rzeczą zbawienną. Jest bowiem zanurzaniem się w tę godzinę życia naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą On nazywa swoją godzinę i którą przedstawia jako cel swojego zejścia na ziemię, swojego wcielenia. Pan przeżył pośród nas ponad 30 lat i każdy moment Jego życia jest cenny, ale całe Jego życie jest wstępowaniem w stronę tego momentu i tej godziny, która jest najważniejsza. I to jest właśnie godzina Jego męki, godzina Jego śmierci. Te chwile od ostatniej wieczerzy po ostatnie tchnienie. I dlatego Kościół od samego początku, wiedząc, że przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Bóg daje nam zbawienie, zanurzał się myślą, sercem, uczuciem w tę godzinę, żeby towarzyszyć Jezusowi Chrystusowi i żeby się z Nim zjednoczyć i żeby odkryć tajemnicę zbawienia. Dlatego zbawienną praktyką jest rozmyślanie o męce Pańskiej, jest medytowanie Ewangelii, która opowiada o tym, co się wydarzyło, jakie okoliczności doprowadziły do śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa i co wtedy naprawdę miało miejsce. Bo właśnie to, co tam jest ukryte, ten moment w dziejach świata, ta jedna prosta historia człowieka wplątanego w swoją rodzinę, w swoich przyjaciół, w swoich uczniów, w swoich wrogów, w swój świat, ona daje nam zbawienie. To nazywamy krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tę historię, którą przeżył, te kilka godzin, które wiążą się z jego decyzją i z jego postanowieniem. I co takiego wydarzyło się wtedy podczas tych godzin męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, że Bóg przez tę prostą historię daje nam zbawienie? Przede wszystkim Bóg ukazał swoje oblicze, Bóg ukazał, kim jest. W sposobie postępowania naszego Pana Jezusa Chrystusa Bóg pokazał, jaki On jest. Jezus dla nas jest przede wszystkim Synem Bożym. Jest tym, który pozwala nam zobaczyć Ojca, jak On sam powiedział. Kto mnie widzi, widzi i Ojca. Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, ale równocześnie Jezus jest pierworodnym spośród całego stworzenia. Jezus jest nowym Adamem, a zatem w Nim widzimy równocześnie Boga, który nas stworzył, Boga, który jest źródłem istnienia, Boga, który jest naszym Ojcem, a zatem poznajemy źródło wszystkiego, co zostało stworzone, a z drugiej strony poznajemy nas samych, odkrywamy Boży zamysł dotyczący człowieka. Ta godzina, która mimo wszystko nie jest wcale godziną ciemności, jeśli chodzi o sprawy tego świata, ale jest przede wszystkim godziną jasności, godziną światła, godziną ukazania, wywyższenia Syna Człowieczego, jest dla nas źródłem poznania Boga i poznania człowieka. Czasami mamy taką tendencję do skupiania się od razu na naszych reakcjach, co my czujemy, kiedy patrzymy, jak Jezus został potraktowany, kiedy odnajdujemy się właśnie w Jego oprawcach, i budzi się w nas poczucie winy, że jakoś czujemy się odpowiedzialni za to, że pewnie gdybyśmy tam byli, to byśmy może stanęli po stronie tłumu krzyczącego uwolnij nam Barabasza, albo byśmy uciekli z wieczernika jak apostołowie, albo byśmy się wyparli Jezusa jak Piotr. I często również takie są reakcje naszego serca, naszego umysłu, kiedy rozważamy mękę Pańską. Czasami myślimy o innych, jacy są źli. Czasami myślimy o tym, jak można tak postąpić, jak Piłat, jak Kajfasz, jak ci
rzymscy żołnierze, którzy się pastwili nad Jezusem i przeżywamy jakieś oburzenie na zło tego świata. Czasami mamy jakąś pasję do przyglądania się samej męce, jak to cierpiał, jak rwało jego ciało, bicze, którymi Rzymianie wykonywali ten wyrok, chłosty na Chrystusie. Czasami badamy anatomicznie, zagłębiamy się w szczegóły męki, jak to się dokonywało w ciele, w organach naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy wisiał wywyższony, podniesiony na krzyżu. I wszystkie te rzeczy, one gdzieś tam się pojawiają, one stanowią też część naszego namysłu i naszych rozważań na temat męki pańskiej, ale wszystkie te myśli będą próżne i nie osiągną swojego celu, jeżeli zabraknie tego, co jest najważniejsze. Patrzeć na Niego w tym wszystkim. Patrzeć, jaki On jest, jak On myśli, jak On działa. Próbować wniknąć w Jego serce przez te słowa, które zostały nam przekazane, przez obrazy i opowieści o śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wniknąć w to, jakim On był człowiekiem, jak On reagował, jak On przyjmował to, co Go spotykało. Bo to właśnie w Nim objawia się Pan. Nie w tym, co my sami odczujemy. Nie w tym, co Bóg zrobi, żeby naprawić grzechy i słabości ludzi, ale w samym naszym Panu Jezusie Chrystusie już widzimy Boga i już widzimy człowieka. Dlatego każde rozważanie męki pańskiej musi przede wszystkim postawić w centrum Jego samego. Ten sposób przeżywania przez tego człowieka, który równocześnie jest Synem Bożym, tego doświadczenia, które jest trudne i bolesne. Bo w tej ciemności ludzkiej słabości i naszych grzechów ukazuje się światło poznania Boga, poznania człowieka, które daje nam zbawienie. Niech zatem to rozważanie męki pańskiej zawsze prowadzi nas do tego, byśmy lepiej poznali, głębiej zrozumieli i bardziej umiłowali sposób życia Jezusa Chrystusa, zarówno jako człowieka, jak i Syna Bożego.